Cześć kochani, witam wszystkich Kinga z tej strony kanału Mrs. Garden. W dzisiejszym wideo opowiem Wam, co to jest piekowanie, powiem Wam, kiedy należy je przeprowadzić oraz pokażę Wam, jak to zrobić na przykładzie moich pomidorów, papryk oraz petunii. Zapraszam! Piekowanie jest jeden z etapów rozmnażania roślin poprzedzonym przez wysiew oraz kiełkowanie. Przy pikowaniu rozdzielamy nasze małe sadzonki oraz przesadzamy je do większych pojemników. I właśnie przez pikowanie mamy na myśli to rozdzielanie naszych sadzonek. W idealnej sytuacji możemy na przykład ominąć ten etap, wysiewając pojedyncze nasionko do jednej wielotoniczki. Ale oczywiście nie każdy ma na to miejsce i wiele osób wysiewa swoje rośliny rzutowo. Ja się staram właśnie wysiewać tak pojedyncze nasionka w wielodoniczki, żeby właśnie móc ominąć ten jeden krok, ale tak jak na przykład w przypadku koleusów, wysiałam je rzutowo, ponieważ one pokazują swój kolor dopiero po wykiełkowaniu i po pokazaniu liści właściwych, więc nie jestem pewna, jakie kolory chcę wybrać i było mi je łatwiej wysiać w jedną doniczkę. No ale nie każdy, jak już powiedziałam, ma miejsce na wysiew setek roślin w pojedyncze mini doniczki, więc bardzo często wiele osób musi przeprowadzić właśnie ten etap pikowania. Kiedy należy przepikować nasze małe roślinki? A więc proces pikowania, i to jest bardzo ważne, przeprowadzamy wtedy, kiedy nasza roślina ma przynajmniej jedną parę liści właściwych. Co to oznacza liści właściwych? Kiedy nasza roślinka kiełkuje, te pierwsze listki, które wychodzą, to są liścienie i one tak naprawdę już później nie będą potrzebne naszej roślince. A dopiero druga para liści to są liście właściwe. I właśnie jeśli już przynajmniej mamy jedną parę liści właściwych, a najlepiej dwie, czyli razem mamy dwie pary albo trzy pary, wtedy możemy spokojnie przejść do procesu pikowania. Starajmy się przeprowadzać proces pikowania na naszych sadzonkach, kiedy mają wilgotną ziemię, ponieważ jeśli mamy suchą ziemię, nasze korzonki będą się mocniej rwały, możemy je bardziej uszkodzić, a wilgotna ziemia sprawia to, że nasze korzonki łatwiej się od siebie oddzielą. Bo jeśli na przykład wysialiśmy dużo małych sadzonek koło siebie, to będzie trochę zabawy przy delikatnym rozdzielaniu tych sadzonek. Kolejną rzeczą, na jaką warto zwrócić uwagę, to do jakiej ziemi pikujemy. Otóż ja, i myślę, że to jest najlepsza rada też dla Was, pikuję moje młode sadzonki do ziemi, do wysiewu oraz pikowania, ponieważ te sadzonki nadal mają dosyć słaby system korzeniowy i potrzebują dobrego, przepuszczalnego, lekkiego medium do tego, żeby móc wytworzyć silniejszy oraz większy system korzeniowy. Więc jeśli ja pikuję swoje sadzonki, to robię to do ziemi, do wysiewów, a później już te wyrośnięte sadzonki z mniejszych, pojedynczych doniczek przesadzam do większych, to wtedy używam zwykłej ziemi doniczkowej. Jakiego rozmiaru doniczek używać do pikowania, to już naprawdę zależy od Was. Możecie to zrobić do mniejszych doniczek, tak jak ja dzisiaj przesadzam moje pomidory do takiej wielkości doniczek. To jest bodajże chyba 5 na 5 na 6. A możecie też to zrobić do większych doniczek, albo na przykład tak jak moje petunie, będę przesadzała po prostu tutaj do pustych mini doniczek, które mam obok siebie. I to jest na wszystko naprawdę zależne od tego, jakie macie zasoby miejsca w tym momencie na parapecie czy na regale swoich rozsad oraz oczywiście co macie pod ręką, bo nie musicie kupywać jakichś specjalistycznych doniczek, możecie też użyć zwykłych kubeczków po jogurtach na przykład. Wszystko, co się nadaje do utrzymania ziemi, nadaje się do pikowania. A więc podstawy mniej więcej mamy już wyjaśnione i teraz zapraszam Was na pokaz praktyczny.
Może jeszcze tak na szybko powiem, dlaczego warto pikować. Otóż jeśli nasze roślinki będą rosły w większej ilości w małej doniczce, tak jak tutaj, to po prostu one będą rywalizowały o składniki odżywcze oraz wodę. Jeśli pozwolimy im się rozwijać samodzielnie w pojedynczym pojemniku, to wtedy one mogą sobie spokojnie rosnąć i mogą naprawdę rozwijać się prawidłowo, bez żadnej konkurencji. A więc pikowanie tylko wspomaga wzrost oraz zdrowie naszych sadzonek. Mam już tutaj wszystko przygotowane. Mam przygotowane swoje większe pojemniki na papryki i pomidory. Ja mam je podpisane, ponieważ warto sobie podpisać, żeby później wiedzieć, co znajduje się w danym pojemniku. A pierwsze pikowanie, jakie Wam pokażę, to będzie pikowanie petunii. Mam tutaj już parę pojedynczych sztuk. I nie wiem, tutaj jest ta malutka, ale ta naprawdę wygląda super. I mam tutaj dwie w jednej doniczce. Mam taki specjalny sztylecik, pikulec, pikownik, nie wiem jak to się nazywa, ale często można je dostać, jeśli kupujecie takie mini szklarenki. Ja właśnie dostałam wszystko w zestawie. I robimy śmiałe wbicie się w ziemię, podważamy naszą sadzonkę i proszę, mamy malutką sadzonkę petunii. Nie wiem, czy widzicie jej korzonki, ale jest śliczna. Robię wyżłobienie, tak żeby zmieścić jej cały system korzeniowy. O, trochę się rozpadło. I umiejscowiam ją na swoim miejscu. Drugiej sadzonki nie ruszam, ponieważ nie chcę naruszać jej systemu korzeniowego. Ona sobie tutaj będzie z boku rosła. Kolejna. Podważamy. Podnosimy, robimy dziurkę, tutaj lekko dociskamy, możemy sobie pomóc tym pikulcem czy pikownikiem, nie wiem jak to się nazywa. Mały sztylecik, bardzo przydatny. Kolejna. Tutaj trochę problem i pamiętajmy, nie łapiemy naszych sadzonek za łodyżki, tylko za listki. Jeśli uszkodzimy łodyżkę naszej małej sadzonki, to po ptakach nasza sadzonka nie przeżyje. A listki, jak się uszkodzą, ona sobie wypuści nowe. Petunie przepikowane. Jeśli brakuje nam gdzieś ziemi w tych bielodniczkach, z których wyciągnęliśmy dodatkowe ekstra sadzonki, to możemy ją teraz uzupełnić. W tym momencie należy wszystkie nasze sadzonki dobrze podlać, ponieważ chcemy, żeby woda je opatuliła i żeby nie było żadnych niepotrzebnych bąbelków powietrza w ziemi. I bardzo ważna rzecz, podlewamy wodą przestaną, czyli nie taką zimną bezpośrednio z kranu, tylko taką, która postała parę godzin i nabrała temperatury pokojowej. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. Staram się wszystko tak ustawić, żeby było jak najlepiej widoczne w kamerze. I w tym przypadku, w przypadku moich papryk, ja będę je całkowicie wyciągała z tych mini doniczek i wsadzała do większych pojemników. Dobrze jest sobie przepikować trochę więcej sadzonek. Tak jak na przykład ja potrzebuję dwie sadzonki z każdej papryki, tak przepikuję sobie po trzy sadzonki, ponieważ nigdy nie wiemy, czy nasze sadzonki wszystkie przeżyją pikowanie. Jeśli nawet mamy najlepsze chęci, może się zdarzyć, że któraś z sadzonek nie da rady, więc lepiej się zabezpieczyć, przepikowując większą ilość sadzonek. Bierzemy nasz pikulec, podważamy nasze sadzonki. O, tu już mają ładny system korzeniowy. I pokażę Wam tutaj do kamery. One mają liście właściwe i to oznacza, że nadają się do pikowania. Mam wilgotną ziemię, więc naprawdę bardzo łatwo przychodzi mi je rozdzielić. Zobaczcie na tą śliczną sadzonkę, jakie ma cudowne korzenie. Bierzemy nasz pojemniczek i robimy głęboką dziurkę. Ponieważ papryki i pomidory starajmy się pikować
do tego momentu, gdzie widzimy liście. One na tej łodyżce wyprodukują więcej korzeni, co je tylko wzmocni. I tak wygląda prawidłowo przepikowana sadzonka papryki. Mam ich jeszcze parę, przepikuję sobie resztę i zaraz przejdziemy do pomidora. No i ostatnie idą moje pomidorki koktajlowe, bo tylko takie wysiałam w tym roku. Tu trochę ciężej będzie je podważyć, ale wyszło. Mam trzy pomidorki, naprawdę śliczne. Jeden jest wyraźnie większy, ale nie ma problemu. Teraz jak je przepikujemy, one wszystkie zaraz szybko nadrobią. Delikatnie je rozdzielamy. Jeszcze nie mają dużego systemu korzeniowego. I pamiętajmy, pomidorki też przepikowujemy pod same liście. I jak widzicie, ja je łapię za liście, bo jeśli złapiemy za łodyżkę i jeśli uszkodzimy łodyżkę, to już po naszej sadzonce. Tak teraz wygląda moja kuwetka do przesadzania, która w tym momencie będzie robiła za poczekalnię dla moich przepikowanych petunii, papryk oraz pomidorów. Mam nadzieję, że dobrze widzicie, bo tutaj światło pada, jest trochę ciemno. Jak chcecie zobaczyć, tak wygląda eustoma po wykiełkowaniu, 3 tygodnie po wykiełkowaniu, albo nawet 4. Naprawdę te kwiatki rosną bardzo wolno. No i co teraz? Po przepikowaniu naszej rozsady dobrze jest przez przynajmniej minimum 24 godziny trzymać je bez dostępu jasnego światła. Czyli nie stawiamy je ani na parapety, czy pod lampy doświetlające, tak jak u mnie, ponieważ pamiętajmy, że podczas pikowania jednak uszkadzamy w jakiś sposób korzenie naszych roślinek i dajmy im w tym momencie odpocząć. Po 24 godzinach mogą z powrotem właśnie trafić albo pod lampy, albo na parapety, to zależy co macie. I przez kolejne parę dni jedyne co robimy, to podlewamy oczywiście wodą, która ma temperaturę pokojową, ponieważ taka jest najlepsza. I jeśli chcemy zacząć je nawozić, to możemy zacząć tak minimum tydzień po przepikowaniu. Pamiętajmy, te korzonki są trochę uszkodzone, trochę je naruszyliśmy, więc dajmy odpocząć naszym roślinkom. Już powoli u mnie się robi las. Ostatnio Wam wrzucałam na Instagramie właśnie, jak pikuję trochę przerośnięte groszki pachnące, więc jak chcecie zobaczyć, to możecie to znaleźć w moich wyróżnionych relacjach. Na szczęście te groszki gdzieś za parę dni już idą na zewnątrz, więc będę miała miejsce dla moich ciepłolubnych, ponieważ zarówno petunie, jak i papryki do maja będą spędzały swój czas tutaj pod lampami. Mam nadzieję, że stworzyłam dla Was kolejny pożyteczny filmik. Dziękuję Wam za odwiedzanie mojego kanału. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i oczywiście widzimy się w następnym. Cześć!